Ja, wir wollen abfahren bis 6 Uhr. Dann wir ja. Erst mit uns fertig. Co oni się boją, że te namioty, coś, że się porwie albo co? Żeby pewnie kto w środku nie był, nie? A jakbyś z drugiej strony podjechał? Z tamtej? Ale nie wtedy. Zamknięte tam jest? Tam jest droga. Ale tam normalnie jeździ auta, bo one jeżdżą na górę też, nie? Aha. Wykiwał, oni tu stoją, a ty za tamtą nie chcieli. Wylecieli za to, gdzie że. Witajcie, jesteśmy na spacerku w Engelbergu. Niestety na skocznie nie wpuszczają. Policja zablokowała wjazd, gdyż jest zbyt niebezpiecznie. Są ustawione namioty, które widzieliście tam wcześniej na filmiku. I boją się, że wiatr może spowodować, że te namioty się gdzieś tam poluzują, zawalą lub porwie ich. Więc dlatego serwis stał i czeka cały czas, żeby wjechać. Nam cały czas przekładają termin pierwszego treningu. Mamy w tle skocznię właśnie, tam z tyłu. Skocznia wygląda nawet fajnie przygotowana, ale no na razie póki co bardzo mocno wieje, więc trening został przełożony na godzinę 18, ale kolejna informacja już wkrótce od jury. Jury cały czas gdzieś tam się spotyka, obraduje. No i będziemy coś więcej wiedzieć.
a ja po prostu pokażę wam, jak wygląda trochę Engelberg, w jakim hotelu mieszkamy, no i jak to wygląda. Witajcie. Co? Ledwo co odszedłem od skoczni. Wydawało się, że o 18 coś się może rozpocznie. Wiatr też troszkę mniej jakby tutaj dmuchał. No ale niestety organizatorzy, ponoć policja się nie zgodziła. Zbyt niebezpieczne są te podmuchy tam, szczególnie na dole, gdzie są te wszystkie namioty. No i dzisiejszy trening, kwalifikacje zostały odwołane. Także czekamy na jutro, może jutro będzie lepiej, takie są prognozy, więc powinno być ok. Trzymajcie kciuki, żeby się jutro wszystko odbyło i do usłyszenia. O, chłopaki idą na spacer. Idą, no. Bez leżenia. No. Od leżenia się naprawiłem. Co tam, uczekaliście się? No, ale policja podobno odwołała. Nie pozwolili. Że chofer był zdziwiony ponoć. Że prognozy są takie, że niby to ma słabnąć, co się wie. Miało padać w ogóle, to miało padać dzisiaj od rana i skończyć po południu, tak jakby się to przesunęło wszystko.
przedtem tu wieźli taką jakąś maszynę wielką, starą, nie wiem co to było. Albo jakiś projektor, albo coś w tym rodzaju. O, widzisz to wieźli? Stoi to tu, w rogu. Kamera Pawła. Z tego, to skacza na plażę. Jakiś chyba eksponat, nie? No to Pawła kamera. Mój rocznik 7-7. 800. A chyba w tamtych czasach były już? Chyba jeszcze nie. Głodny jest. 23 na godzinę. 23, było 6. A ile? Wziąłeś kamerę? Kamerę przywieźli do Pawła. Będziecie się taką mieli nową, a tak? No. Właśnie przywieźli, no. Nie wiem jak to zabieramy do auta, ale... No serwis. Co tam? Nie już plecy, bo... Na spacer idź. Idziemy też. Co?